Jakie możliwości daje Związkowi Piłki Ręcznej w Polsce umowa z TVP? Telewizja Polska jest naszym partnerem od wielu lat. Transmitowała mecze polskich reprezentacji na największych imprezach, na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, na Igrzyskach Olimpijskich. Transmitowała mecze, które odbywały się poza Polską, a teraz mamy nowe wyzwanie. Mamy jedną telewizję, która w zdecydowanej większości będzie pokazywała piłkę ręczną zarówno w odsłonie krajowej, jak i zagranicznej. Ta umowa daje nam szansę na większą promocję naszej dyscypliny w naszym społeczeństwie. Ta umowa daje nam szansę na pozyskanie nowych sponsorów i partnerów. Ta umowa daje nam szansę na większe emocje, większe wrażenia związane z naszą ukochaną dyscypliną. Telewizja publiczna w przypadku transmisji meczów reprezentacji Polski to kanały otwarte, to praktycznie wielomilionowa rzesza telewidzów. Takie możliwości istnieją. Musimy osiągać jeszcze dobre wyniki i musimy stworzyć warunki, aby popularyzacja naszej dyscypliny była jak największa. Wiele rzeczy zależy od związku, od poziomu sportowego, ale jestem przekonany, że umowa daje nam ogromne szanse i te szanse będziemy musieli przełożyć na wyniki sportowe naszych reprezentacji. Telewizja publiczna w przypadku Igrzysk Olimpijskich to wiele godzin transmisji. My cały czas liczymy i mamy taką świadomość, że piłka ręczna w polskim wydaniu będzie obecna w Tokio. To jest cel, jaki założyliśmy przed naszymi reprezentacjami. Jest jeszcze trochę czasu i mam taką nadzieję, że będziemy mogli oglądać piłkę ręczną zarówno w męskim, a być może i w żeńskim wydaniu w Tokio. Dziękuję bardzo.